właśnie odebrałam tę przepiękną statuetkę. Jesteśmy na gali Osobowość Roku 2022. Odebrałam ją w imieniu Agaty Bąk. Serdeczne podziękowania dla redakcji Dziennika Bałtyckiego za nominację, dla grupy Polska Press, dla grupy Orlen, która jest właścicielem Polska Press. Jest to niezwykłe wyróżnienie. Zapewne pierwsze takie w historii naszego regionu. Bardzo dziękuję. Pani Agata Bąk jest postacią fikcyjną. Jest też laureatką plebiscytu Osobowość Roku 2022 Dziennika Bałtyckiego, który nominował ją za jej niewątpliwe zasługi w dziedzinie HR z użyciem AI. I to właśnie sztuczna inteligencja stworzyła jej twarz. Jest to nagroda, którą można sobie kupić. Wystarczy zainwestować kilkaset złotych i można kupić sobie pakiet kliknięć, zagłosować samemu na siebie. Można też się samemu nominować i nikt tego nie zweryfikuje. Biorąc udział w tego rodzaju plebiscycie, czy jako kandydat, czy jako osoba oddająca głosy, powinniśmy zastanowić się, gdzie mogą trafić nasze pieniądze w kontekście nadchodzących wyborów. Wspierając działalność biznesową orlenowskich gazet pana Obajtka, działamy przeciw wolności mediów, które powinny kontrolować władzę, a nie być od niej zależne.